Cześć Wam dzisiaj jest widzu i witam Was w grze, która nazywa się Gęczny Imback w serii, o tym samym tytule i lecimy. Przepraszam, średnio przytomny, jestem jestem jak pijany dziecku we mgle, troszkę błądzę. Nie wiem skąd wzięło się to stwierdzenie. Któreś z moich znajomych używał tego na gminie, jakoś mi zostało. Ale, ale ludziska dzieje się bardzo dużo, jak mi rano gurglin napisał. Pomijając przekleństwa, muszę narzekać więcej, bo wtedy się dzieje i wtedy się wysypuje, więc dokładnie tak, ale mamy livej do aktualizacji 4.7 już w piątek 24. Tak jak zapowiadaliśmy, że będzie i mamy teraz godzinę również. 14 naszego czasu, macie tutaj grafikę, oczywiście, wklejoną. My startujemy plus minus, taka 13:30, co oznacza, że odcinek z Genshina pojawi się około 10:00, zostanie przesunięty i nagrany z wyprzedzeniem jutro. Zresztą jutrzejszy odcinek będzie powstawał dziś wieczorem, więc jeżeli będą jakieś rozjazdy, to przepraszam, w najbliższym czasie będą drobne rozjazdy, bo odcinki będą powstawały z lekkimi przesunięciami, żeby wyrobić się ze wszystkim między życiem prywatnym, pracą itd., dalej, żeby zdążyć jeszcze, żeby zdążyć <laughs> wszystko, wszystko zrobić, wszystko, mieć ciasteczko i zjeć, zjeść ciasteczko, nie? To je to. Więc to jest pierwsza ważna informacja, która gruchnęła dzisiaj. Wszyscy się tego spodziewaliśmy, spodziewaliśmy się daty i plus minus spodziewaliśmy się godziny, że to będzie gdzieś tak koło 13.30 albo 14.00 zazwyczaj, no 14.00 pełna godzina jest dla Gęszina, więc i tak jest tym razem tutaj bez zaskoków. Zaskoki mogą być na tym streamie, zaskoki mogą być na tym streamie i to może nie powiedziałbym, że duże, ale, ale takie zauważalne, bo tu się powinno zacząć dziać, bo chojo zaczyna wali ze wszystkich dział, które ma, więc przeskakując może i do tego mamy największy wytyfy i przy okazji super ekstra czekaj. Mieliśmy 3 lata, czyli jest nowy Developer's Discussion na aktualizację 4.7. Rzeczy, które zmienią się już za chwilę, już za momencik, już praktycznie teraz w aktualizacji 4.7, bo to dotyczy głównie aktualizacji 4.7. Więc tak, witajcie, jesteście osą awesome i tak dalej, i tak dalej. Przywitanie jest tam, a potem mam, mam informacje takie, że no tutaj zwiększa się original oryginal cap, czyli będziemy mogli mieć więcej reziny. Nie, nie będzie ona przybywała szybciej i nie, nie będzie nic innego z nią się działo. Nie będziemy mieli żadnego na razie, na razie systemu odkładania, tak jak jest w Funkio lub po prostu cap jest większy, zamiast 160, czy tam ile w nie jest, to będzie 200. Jest optymalizacja artefaktu, więc przejdźmy do detali, przejdźmy do szczegółów. Od początku aktualizacji 4.7 górna granica cap na original resin jest zwiększony do 200. Lecąc dalej, mamy również zwiększoną ilość materiałów, które możemy mieć i jedzenia, które posiadamy, więc możemy mieć o, pa, 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 99999 zamiast 9999 materiałów, tak jak było wcześniej. Czyli jeżeli ktoś, nie wiem, tak jak jak ja farmił tych kuraków. Absurdalnie dużo i dropiło mu mięsa skóry. Tutaj, tam i jeszcze farmił tego, wysyłając jednostki na ekspedycję i mu się w pewnym momencie zablokowało, musiał to spalać, żeby, no, nie blokowało mu się. No to teraz zostanie to zwiększone. Również materiały do ekspienia, do rozwijania broni, postaci i tak dalej, i tak dalej. Ten kap też jest przesunięty, więc jeżeli ktoś spalał rezinę na, nie wiem, niebieskie leilince i mu się ta opcja zablokowała poprzez posiadanie zbyt dużej ilości scrolli do levelowania postaci, szmat z ekspem, no to teraz będzie mógł jechać z tym dalej. Kolejna rzecz to jest to, o czym wiedzieliśmy, Aktualizacja 4.7 zmienia się ilość, maksymalna ilość przyjaciół, jakich możemy mieć w tej grze, do 100, co jest dziwne, no bo gracze Genshina i posiadanie przyjaciół, o, szanujmy się, szanujmy się. No i lecąc dalej, mamy kolejną zmianę, która raczej nie jest jakaś super wybuchowa, ale też szczególnie początkującym graczom bardzo pomoże, więc jest ten system Fast Equip artefaktów, który był do tej pory, i teraz dodatkowo doskakują do niego opcje. Jest ten cały Costume Configuration, gdzie możemy sobie wybrać, jakie chcemy priorytetyzować statystyki Główne i poboczne dla tych rzeczy, które mają lecieć, więc klikając Fast Equip, będziemy mieli te wszystkie rzeczy wzięte pod uwagę, więc lepiej będzie nam dobierało artefakty niż to, co standardowo nam dobierało. Bardzo sensownie, bardzo fajnie, bardzo rzecz na plus. Um, co ja mogę powiedzieć? To i to i to to są rzeczy, o które ludzie pruli się od trzech lat z hakiem, czyli praktycznie od premiery gry. Kap reziny został zwiększony już raz, na początku tam mieliśmy chyba 120, został zwiększony do 160. I Hojo cały czas twierdziło, bo wypowiedzieli się, jeżeli dobrze pamiętam, parę razy na ten temat oficjalnie, to znaczy nie to, że wypowiadali się konkretnie na ten temat, ale dali znać, że jest to satysfakcjonujące i nie widzą potrzeby większej ilości kapa, głównie ze względu na to, że to jest jedna z tych rzeczy, która nas ma zmusić, do tego, żebyśmy się logowali codziennie, co ileś 10 godzin, żeby wypstrykać tą rezinę, żeby nam się nie zapełniło, więc zwiększanie kapa jest troszkę. A co pokazują w Honkaju Starailu, że nie ma znaczenia, bo tam nie dość, że kap jest większy, to jeszcze, znaczy tam jest inna sytuacja, ale jeszcze jest nad, tak że jeżeli zapełnimy na maksa, to się nam odkłada jako osobna waluta, którą możemy przekuć powrotem w rezinę, tak jakby u nas. Wyciągnęli wnioski w Honkaju Starailu i szczerze powiedziawszy, spodziewałem się, że ten system zostanie szybciej niż później wprowadzony również do Genshina, bo na testach też był ale nie było tego na testach do aktualizacji 4.7, nie było tego na becie, co oznacza, że jest to jedna z decyzji, która została podjęta tak za zasłoną raczej na prędko ze względu na presję moim zdaniem, tutaj moim zdaniem. I jest to bardzo zmiana na plus, bardzo, bardzo, bardzo zmiana na plus. Druga rzecz, czyli oczywiście zwiększenie kapu, zwiększenie tej granicy górnej, jaką mamy dla materiałów, dla surowców, dla tych wszystkich posiadanych jedzonek i tak dalej, i tak dalej, jest strasznie na plus i dziwi mnie, że do tej pory to nie zostało zmienione, tak samo jako loadout w housingu. Więc jest parę rzeczy, które podobno było techniczną przeszkodą, dlaczego tego nie zrobiono wcześniej, ale szczerze powiedziawszy, przy tym hajsie, przy tym obrocie kasą, które oni tutaj mają, mogli naprawdę zainwestować w kilku programistów, którzy im to ogarną dwa lata temu i tak dalej. Ale jest, jest bardzo na plus, podoba mi się ta zmiana, podoba mi się ta zmiana okrutnie. Jeżeli chodzi o loadout w housingu, to też ograniczenie jest ze względu na to, jak wygląda silnik spaghetti code i rzeczy z budową gęszina więc to nie jest takie łatwe, że tylko zmieniają jedną cyferkę, klikają enter i mamy większy loadout. Nie, 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 tam muszą zrobić troszeczkę. Troszkę więcej roboty, dlatego też w housingu ten loadout jest zablokowany i od wielu miesięcy, wielu miesięcy ludzie się na to prują, ale Friendship, jeżeli o to chodzi, to tutaj bez większych zmian znaczy się będę mógł troszkę więcej wspierających tutaj dorzucić, i, i, i jak najbardziej na plus dla mnie z mojej perspektywy jest tych kilku momenci, czy ja ich jeszcze dalej mam, czy wylecieli gdzieś w międzyczasie, bo wydaje mi się, że były jakieś czystki robione. Tak, mam osoby, które zostały permanentnie zbanowane przez Hojo. Więc pewnie już nie zaglądasz na odcinki, ale ty wiesz, że ja wiem, kim jesteś, i obydwoje wiemy, że jeżeli chodzi o światek Genshin'a, zrobiłeś bardzo dużo dobrego, więc ja cały czas pamiętam. Jesteś osą człowiekiem i Twoje poświęcenie, Twoje poświęcenie nie zostanie zapomniane. Ten system akurat mnie w ogóle nie rusza, ale to jest coś bardzo na plus dla graczy początkujących, którzy uczą się tych systemów. Minusem tego systemu jest fakt, że ludzie się nie nauczą, co gdzie i jak, ale z drugiej strony, po co to umieć, po co to jakoś super, hiper, wybitnie rozumieć, jeżeli kogoś to. Bawi i jeżeli kogoś to kręci, to nauczy się i rozwinie w tym temacie i tak. Jeżeli nie, to tak jak ja będzie szukał poradników w sieci, które są w sumie lepsze niż te systemy, które chodzi otworzy, ale wymagają troszkę więcej pracy. Dla początkujących to jest mega sprawa i jestem bardzo, bardzo, bardzo na tak. Więc teraz przeszedłbym do tematu głównego dzisiejszego odcinka, który jest bardzo mocno powiązany z Developers Discussion, a całkowicie przesunęło mi wszystko, co miał w notatkach przygotowane, bo dzisiejszy odcinek scenariuszowo powstawał wczoraj. Miałem tylko wstać wsiąść i zacząć nagrywać i widzę co się dzieje i stwierdzam nie. Dobra. Plan, który miałem przygotowany mogę przez. Na jutro, a to co mam teraz, mogę zrealizować teraz. Z pozdrowieniami dla wszystkich, którzy czekają na rzeczy przesuwane tak od kilku aktualizacji. Ale <grym> dobra, lecimy. Nie wiem, czy pamiętacie, kiedy zbliżał się Tower of Fantasy, zrobiłem taki odcinek, który zresztą cieszył się bardzo dużą popularnością, że TOF jest najlepszym, będzie najlepszym, co może Genshin na spotkać. Potem się okazało, że TOF był najgorszym, co mogło Genshin na spotkać, bo na samym początku faktycznie Hojo bardzo zaczęło się starać i bardzo zaczęło kombinować, bo była konkurencja, więc musieli dbać o swoich ludzi, musieli dbać zarówno o content kreatorów, Oficjalnych, jak i ogólnie o całą społeczność, więc przez kilka miesięcy, właściwie półtorej aktualizacji, dwie aktualizacje było widać taką bardzo dobrą wolę i zainteresowanie, i taką energię, charyzmę ze strony hojo, że oni coś robią i że oni mają coś do pokazania i że gra będzie się rozwijała bardzo dobrze, bardzo dobrze. A potem jak to zdechł, to padliśmy dużo, dużo, dużo niżej w tym takim hatfu w stronę społeczności niż było wcześniej. Kamera ześwirowała, no ale dobra, wracając. Mój odcinek wtedy cieszył się dość sporą popularnością ze względu na kilka rzeczy, które, wiecie, jak ktoś ma bad takes jest relatywnie popularny rozpoznawalny, nie? Nie to, że macie zero widzów i mówicie coś głupiego, to nie przyciągnie uwagi, ale jeżeli macie już jakąś społeczność ludzi was oglądających i macie bad take, czyli złe trafienie, no mówicie coś naprawdę głupiego to wtedy ludzie się odpalają, przychodzą wam wytłumaczyć, że się mylicie i dlaczego się mylicie i macie setki komentarzy, macie bardzo dużo łapek w dół, co dla algorytmu też jest na plus, bo coś się dzieje więc z tej perspektywy jest takie, że haha wszyscy się z was śmieją, powiedzieliście coś głupiego ale YouTube, okej okay. Ludziom się to podoba przyszli komentować. Przyszli zostawić swoje zdanie i łapkują, więc polecamy więcej filmów tego człowieka. I w sytuacji, kiedy ja mówiłem o Tofie, może nie było takiego bad take a bad take, ale było kilka kontrowersyjnych stwierdzeń, że konkurencja jest nam potrzebna, a zazwyczaj fani danej produkcji nie lubią konkurencji, bo konkurencja po co nam konkurencja? A konkurencja jest niezbędna, żeby się rozwijać. Więc sporo osób przyszło mi wytłumaczyć, że nie, że konkurencja nie jest potrzebna, że Hojo będzie sobie dużo lepiej radziło bez konkurencji. Hello od czasu Tofa. A sporo osób stwierdziło, że w sumie kurde racja i powinni. Mieliśmy się tam zdaniami i był bardzo duży ruch. No, i wspominam o tym odcinku, dlatego że w ostatnich tygodniach dostałem informację, że wizu, 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 ten twój odcinek przez kilkanaście osób został nagrany jeszcze raz, tylko zamienione zostało TOF na Woodering Waves. I to jest dokładnie to, co chciałbym powiedzieć teraz. Woodering Waves, jeżeli wyjdzie i będzie się trzymał, nie potknie się o własne nóżki tak jak Tower of Fantasy, ale też nie zdominuje, po prostu będzie istniejącą konkurencją, inną grą, do której my jako gracze będziemy mogli pójść, jeżeli tu nam się nie podoba, to wymusi bardzo dużo działań na plus ze strony Hojo. Na chwilę obecną nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Genshin był najlepszą grą na świecie. Zarabia absurdalne pieniądze i Hoyo może robić gigantyczne inwestycje. Jest potencjał, jest świat, są postacie, jest mechanika, jest silnik pozwalający na bardzo dużo. Jedyny problem, dlaczego Genshin nie jest lepszą grą, to jest, że Hoyo nie chce tej gry uczynić lepszą. Oczywiście jest rozwój, są aktualizacje, wszystkie rzeczy, idziemy do przodu, jest coraz ładniej, z zony na zonę jest coraz lepiej, ale jest taka stagnacja, dojmująca, bardzo mocno cisnąca stagnacja. To jest najlepsze na taką stagnację? a no konkurencja, konkurencja robi coś, więc może się inspirować i podkradać te pomysły, co robią na gminie. Wszystkie ich gierki polegają na tym, że kopiują systemy od innych gier. Jak nie Pac-Man, to Bomberman. Bomberman jeszcze nie wszedł, ale to będzie, to będzie w przyszłości spokojnie. Strzelanie tymi kuleczkami i tak dalej, i tak dalej. Platformery, nie platformery to są rzeczy, które były w innych grach. Co więcej, to jest też standard na rynku, bo wszystkie większe produkcje, a nawet nie większe, mniejsze też to robią. Wykorzystują inne gry jako mini gierki, które dodają do swojego produktu, więc bez większych zmian. Ale kiedy nie ma konkurencji, to nie muszą się spieszyć. Mogą mieć. Totalnie wywalone i robić absolutne minimum, a gracze muszą to albo zaakceptować, albo zmienić całkowicie target, no bo nie ma nic innego porównywalnego na rynku, co mogłoby nam Genshina zastąpić. Nie, Tof nie zastąpi nam Genshina, absolutnie nie. Więc z perspektywy nas, jako fanów Genshina, sukces Wuthering Waves. Jest praktycznie niezbędny do tego, żeby ta gra się zrewitalizowała i dawała radę. No bo w ostatnim czasie jest stagnacja i stagnacja bardzo duża, co widać po wszystkich statystykach, od zarobków począwszy, które na ostatnim banerze były fantastyczne, ale tak poza tym to troszkę słabiej niż było. Wciąż jest absurdalnie, fantastycznie, ale dużo słabiej niż było, nie? A mogłoby być lepiej, patrząc na inne gierki. O, tu w ogóle jest fajny temat do poruszenia, bo z Genshinem jest ten problem, że to jest gra, która się cały czas świetnie trzyma i to dla niektórych jest argument sam w sobie, że z Genshinem nic złego się nie dzieje bo jest fantastycznie, bo dalej się dobrze trzyma ale są gry na rynku, które muszą konkurować między sobą i wychodzą co chwilę nowe gry uderzające w nie jako konkurencja i te gry nagle w tym momencie zaczęły zyskiwać na popularności, czyli jest Fortnite który nie wiem od ilu jest Fortnite, z 7 lat 10 lat Fortnite, będzie miał z 7 lat jeżeli dobrze pamiętam, jakoś tak i od samego początku musiał walczyć z PUBG więc nie było tej stagnacji, która jest u nas tutaj więc Fortnite bardzo, bardzo, bardzo mocno walczy o uwagę i wychodzą gry, które mają konkurować z starymi produktami. Jak właśnie Fortnite, Destiny, starymi, a niezbyt starymi. I te nowe gry potykają się i padają na ryjek. Suicide Squad, Kill the Justice League umarło praktycznie. Marvel's Avengers umarło faktycznie. Zamknęli grę, nie można jej już kupić. Ci, którzy mają dalej, mogą grać, no ale to już nie jest to samo. Nie będzie rozwoju, nie będzie kolejnych aktualizacji, więc jest, jest koniec, jest koniec, nie? I gracze, którzy się sparzyli na tych nowych produkcjach, wracają do tych starych, więc Fortnite i Destiny strasznie zwyżkują, pomimo tego, że nowa konkurencja wchodzi na rynek, więc teoretycznie powinni tracić. I w tym całym układzie jedynie Genshin jest produkcją, która jest Uznawana za, no, tej starej generacji, ale spadającą, a nie zwyżkującą. Więc tutaj jesteśmy w takiej płaszczyźnie rynkowej, że faktycznie te wszystkie produkcje, które są jedną generację do tyłu, mają zwyżkowanie ze względu na to, że ludzie sparzyli się na nowych produkcjach, a Genshin ma odpływ. Ludzie odchodzą do Honka'ja Star Raila, ludzie odchodzą do League of Legends, ludzie odchodzą do Fortnite'a wspomnianego, bo bezpośredniej konkurencji dla Genshin'a nie ma, ale nie musi być. Gracz nie musi siedzieć konkretnie w jednym typie tytułu, więc tutaj jest. Tutaj jest różnie. Więc z mojej perspektywy, Faktycznie wyjście udering Waves jest jedną z najlepszych rzeczy, jaka mogła nam się trafić. Powtarzam dokładnie to samo, powtarzam się z tym, co mówiłem przy Tofie, mam, mam takie drzewi, że masakra. Więc tutaj jedyne, co mogę dorzucić do siebie, to naprawdę marzy mi się, żeby po aktualizacji 4.7, taka aktualizacja 4.8.5.0.5.1, to jest wtedy, kiedy Hojo zdąży narobić tego nowego kontentu, żebyśmy się zrewitalizowali i odzyskali tą taką radość z tego wszystkiego, co się pojawia, bo pojawiają się nowe, zaskakujące rzeczy. Wyszliśmy poza ten schemat, który jest już wyrobiony do bólu, on działa. On działał świetnie, jakieś półtorej roku, a potem nadeszło zmęczenie, które mnie teraz ciśnie, więc to jestem może ja. Przy okazji, ludzie, zaczynamy dziś od lucek na dzień 21 i dzień 22. Jesteś osom? Awesome. Musiałem postraszyć ptaki za oknem ruszając żaluzją. To już jest akaro. Dostałem weny, by chociaż narysować kawę. Ja pewnie na więcej nie będę mieć czasu przez cosplay, ale bardzo chciałem to dokończyć. Dziękuję, jesteś osom. Awesome. Dziękuję, że tutaj bawisz się z nami, i to już jest Ugoszoszo. Przy okazji zapraszam do konkursu od ugoszoszo. Nic specjalnego, rysuję Mermaid w digitalu. Przy okazji, jak już chcę odpocząć przez chwilę, zanim zastę, ale high i cute ryby, ryby dobre na mózg, kwasy omega-3. Co nie? No chyba, chyba tak, nie wiem, ja się nie znam. Ja nie jestem fanem ryb, nie lubię ryb, bardzo nie lubię ryb, ale to jestem ja, a to już jest sander. Czy udało mi się w końcu znaleźć czas na rysowanie? Tak. Czy uda mi się zrobić pozostałe z ręki? Raczej nie. Ale poważnie to trudno znaleźć czas przez studia, nie warto studiować. Fafel, czyli Liki z 1 kwietnia, o których mówił Wizu, to jednak prawda, o to, do czego dokopali się likerzy podwodna lokacja, w której kawej został przemieniony w serenę. Pewnie do końca tygodnia będę robić tylko pixel arty, bo idą dużo szybciej, a czasu brak. Okej, okay, w sumie to znaczy mi prywatnie pixel arty idą strasznie, strasznie powoli, więc to jak ci idą szybko, to znaczy, że masz do tego smykałkę. Wentylacja na dzień 22. hajtem miało być już na spokojnie, nie jest. No i mnie wyprzedzili. Kurka no! To niestety tak działa. Wiem, wiem totalnie wiem, wiem, rozumiem ostatnie kilka dni jest na wariackich papierach, ale wyszło czat. I raczej nie inaczej jest UMK, dzień 20 Han Yuda czy Zuru, ani czasu, ani chęci, lecz oto wodna wróżka, technika Digital Ibis Paint. I jest mega! To jest oczywiście dawka serii na dziś. Karmazyn to ryba wód północnego Atlantyku posiada ona zgrubienia kostne, przypominające kolce znajdujące się na głowie oraz w pokrywach stanowi one dla niej ochronę przed drapieżnikami. Interesting. Wizu się doedukował i przeskoczył do Neromiu. Dzień 22. Ktoś mu tu przypomina wściekłą rozdymkę. A kto to jest? A kto to jest? <laughs> dobry duet. Dobry duet. Zapraszam na kofeinowy klasyk, czyli kawka, dwie syrenki w cenie jednej. Od razu na jutro, a właściwie to dziś. Powiem, że tak, powiem, że tak, bardzo podoba mi się ta koncepcja z tym takim łańcuszki, czy co to to jest, zdobienia, które on ma na sobie, wygląda przeczadersko, no i oczywiście on w tle z tym spojrzeniem kojarzy mi się z dzisiejszą miniaturą, jeżeli będzie ta, którą planuję dać, bardzo na propsie. I przeskakujemy do nitka Fein, oczywiście jest nasz Alhajtem walczący rybami <noise> i z ogonem rybim, więc jest czad! To już jest róg i tak twoja kreska dalej robi na mnie wrażenie i jesteś osą, dziękuję, że bierzesz udział w tym konkursie i no, tu, duet, zestaw jest fantastyczny. Co prawda miałem skojarzenie z Thundercats, Gaming przyszedł jako drugie skojarzenie, ale wymiata po całości. I peleton na dziś zamyka Tiki, dzień 18 i 19. Szybkie rysowanie z pewnością nie oddaje. Czy ja wiem? Czasami szybkie rysowanie jest, jest mega i bardzo na propsie i bardzo ułatwia życie. Więc dziękuję wam za branie udziału w tych konkursach i chciałbym powiedzieć, że uwaga, spekulacje i spoilery, spoilery i spekulacje. Jeżeli ktoś nie przepada, to polecałbym przewinąć dalej. Pamiętajcie, wziąć wszystko z wielkim Czym oka oka, jeszcze większym ziarnem soli, bo nie wszystkie z informacje informacji muszą okazać się prawdziwe. Niektóre z nich mogą być trefne od samego początku, inne itd. itd. Wywalam dzisiaj ze spekulacji i spoilerów wszystko, co nie jest związane z Natlanem, bo jak dziś nie dam tego Natlanu, to mnie parę osób rozszarpie, więc lecimy po kolei. Lecą informacje z kilku źródeł i tutaj z mocniejszym klepnięciem, potwierdzeniem, że ta informacja akurat jest prawdziwa. Więc Natline i Design, ten projekt wielopoziomowy, który leciał i ostatnio był na wszystkich likach, spekulacjach i spoilerach. Więc zdaniem osób z insideu, jest to lik z końca roku 2020. 2022, czyli z 2022 są te liki na temat Natlanu, które teraz ciekną. Od tamtego czasu mogło się zmienić bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale Natlan wtedy wyglądał inaczej niż to, co teraz jest spekulowane. Przede wszystkim Natlan miał być wielkim, gigantycznym kraterem na, 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 na już wam pokazuję, na północny zachód od Sumeru. Teraz wiemy, że raczej powinien być oddzielony wodą, a nie tylko gruntem, że lecimy w tamtą stronę. I w tym kraterze powinno być sześć warstw, które przekładają się plus minus na te biomy, o których Teraz słyszeliśmy. Z tego prawdopodobnie coś zostało prawdziwe, ale nie bardzo dużo, więc wszystkie te mapy, liki, które mamy, wszystkie te spekulacje są w oparciu o stary design, który, z tego co twierdzą te osoby, które puszczają tę informację, a to jest raczej tak na 99% prawda, ten projekt się zmienił. To była koncepcja, którą tam testowali i ona bardzo mocno ewoluowała. Teraz to nie będzie wyglądało tak jak to, co wtedy wyciekło, to do czego oni wtedy mieli dostęp, nie poszło do szerokiego grona odbiorców, niestety, aha, ale część ludzi drwała się. Do tych starych lików, teraz i w oparciu o to i o nowe lecące informacje składają obraz, który nie jest. Sensowny, nie jest kompletny ze względu na to, że część informacji jest przestarzała, więc mają część nowych informacji, które próbują do czegoś przylepić, zastanawiając się, jaki to ma sens, i dorwali te stare informacje, które się już przeterminowały, i przyklejają to nowe do przeterminowanego starego. Więc tutaj pojawią się problemy z Natlanem i z jego designem, ze względu na to, że to się zmieniło, a my mamy nowe informacje w oparciu o bazę starych. Do tego zaraz też przejdziemy, bo mam jedno bonus rzecz tutaj. Wszystkie informacje na temat jaskiń i różnych warstw, czyli to, do czego ja się zaraz będę odnosił, również zostało porzucone i raczej tego nie znajdziemy. Wygląda na to, przynajmniej jedna z teorii jest taka, że cała koncepcja podziemnej cywilizacji Natlanu, że spora część Natlanu będzie jakby pionowo, góra dół leciała, to nie jest prawda. To zostało zarzucone, to zostało zostawione dla Henry. Niekoniecznie będzie miało swoje echo w Natlanie. Weźcie pod uwagę, że tutaj to się mogło zmienić. Znaczy, tak, to się zmieniło i to się mogło zmienić z powrotem. Ludzie, którzy o tym mówią, nie mają dostępu do wszystkich informacji, to nie jest tak, że wiedzą, co jest teraz, patrzą na to, co wyciekło. Mówią, nie, to nie jest prawda, tylko mają późniejsze informacje i twierdzą, że no to, co teraz leci, to ludzie opierają się na starych likach i jest rozjazd, i jest rozjazd bardzo duży. Więc ja bym przeskoczył do może nie jakichś wybitnie starszych lików, ale też opartych o to, które się pojawiały gdzieś tam przy okazji, jak dostawałem rzeczy na temat Fontaine, dostałem informacje na temat Ziguratu. Zigurat to jest ta taka piramida, którą mają właśnie w Amerykach. Majowie, Astekowi, Astekowie, Aztekowie chyba bardziej robili te Ziguraty, chociaż nie znam się na tym, nie jest, nie jest to też moja bracha za bardzo. I ten Zigurat miał być mobilny, nie w sensie, że jeździ, się porusza tylko, że ten zigurat jest jak kostka Rubika, która to znaczy on się obraca i żeby przeskakiwać między piętrami musimy doprowadzić do pewnych konkretnych zmian, żeby coś się zamieniło miejscami, coś się obróciło, tak jak mówię to jest sus i to się prawdopodobnie zmieniło ale wytłumaczmy najpierw całą koncepcję i dużo z tych rzeczy jest albo było testowanych przy okazji Enkanomi i zmiany tej pory dnia i jak mieliście pytania w ankietach, czy to nie trwa za długo ta animacja, że się robi jasno ciemno i tak dalej i tak dalej, to były pytania z myślą o tym ziguracie, jak on się będzie obracał i czy te animacje mogą być długie? Czy to ma być w czasie rzeczywistym, że klikami to się obraca i możemy biec? Tam nie wiem, spaść. Czy zatrzymują nas, żeby pokazać piękną animację i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej więc to było badanie rynku troszeczkę. Jeżeli chodzi o ten zigurat, to był podzielony na różne piętra. Na tych piętrach miały być te biomy, więc wchodzicie na jedno z pięter, macie świecące kryształy powyżej i puszczę pod nimi, więc macie biom leśny bardzo mocno, który jest zamknięty w ziguracie, który jest wyrzeźbiony w wulkanie. Takie informacje poszły, więc tak jakby była jakaś nacja, smocza nacja, zakładam, teraz łączę z innymi likami, która ognia się nie bała za bardzo i zrobiła sobie dom w wulkanie, wycinając w nim potrzebne rzeczy i część jest pod ziemią, część jest nad ziemią i ogólnie jest to zbudowane tak, że my tam sobie zejdziemy i będziemy się próbowali dostać na górę, na, na samą górę prawie jak do celestii. Te fragmenty z iguratu, one wyglądają jakby lewitowały, ale są połączone jakimś mechanizmem, coś takiego. Taka koncepcja była, z tego co wiem, nie była jakoś hiperwybitnie rozbudowana ze względu na to, że zarzucili to na pewnym etapie produkcji. W okolicy, kiedy my... Przyjęliśmy się po sumeru na samym początku, więc wtedy były koncepcje, co robimy dalej i z czym my tutaj mamy do czynienia, jak my to gryziemy. To jest ten moment, kiedy odpadła opcja z kraterem, że stwierdzili, że nie, nie idziemy w dół, nie robimy krateru. Potem, przez krótki czas, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli te informacje są poprawne, w ogóle miał być Zigurat. Potem przeszli do kolejnych koncepcji, których ja już nie znam, nie dostałem tego, co było później, tylko dostałem wizu, wizu, wizu. Mamy tutaj informację o zarzuconej koncepcji, że Natlan jest jednym wielkim, gigantycznym, lewitującym średnio Ziguratem, połączonym z Kostką Rubika. Tak? Info gdzieś tam poleciało. Ja to info dostałem dużo później, znaczy, no w sumie tak bardziej niedawno, w tym, że to jest info odnoszące się do dawnych czasów, to bo na zasadzie, hej, chcesz starej liki? Mamy nawet parę konceptartów, które nie powinny wyciec, więc urdur, hurdur hurdur, dur jest bardzo zabawnie. To jest też powód, dla którego na niektórych miniaturach z minionych miesięcy pojawiały się ziguraty w tle, jako tło za tą wyciętą postacią i tak dalej. Jakby się ktoś zastanawiał, jak gadałem o natlanie i w tle był ziggurat na miniaturce, na thumbnailu, no to chodziło o to. Dobra, ludziska, starczy na dzisiaj, bo się rozgadałem, a to na i tak jest podzielone na tam trzy części, więc pamiętajcie, że trwają konkursy, tak jak Mermaid, konkurs z myślą i i wiosennie piękna. Dzisiejsza miejscówka została podesłana 3 lata temu przez Vincenty 271. Pozdrawiam cię bardzo mocno i serdecznie, jesteś osą. Awesome. Pamiętajcie, że Tel Checkin Web Event wciąż trwa i już do końca miesiąca nic ciekawego na nas nie czeka. Jest dzień 22 szmaty z Expem, a w Hongkaju Stereilu również nic nas nie czeka. Dzień 22 i te taśmy filmowe. Nie zapomnijcie również wbić do plecaka do zakładki z gadżetami i jeżeli jesteście zsynchronizowani ze mną, to zost to nam plus minus 22 godziny do odtykania parametrik Transformer. Korzystając z okazji chciałem bardzo mocno i serdecznie podziękować wszystkim wspierającym wasze wsparcie jest nieocenione. Lisi Magowie, wasza magia jest potężna, jesteście osą. Lisi Arcy Magowie, wasza magia jest arcy potężna, jesteście arcy, osą. i arcy dziękuję Wam za wasz układ w ten kanał. Lisi Twitcher nauczycie Wasza magia jest Twitcher, potężna jesteście osą. Awesome, teacher. Dziękuję Wam za wasz wkład w ten kanał. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla Was mam przygotowane, więc życzę Wam miłego dnia, dobrego odcinka, świetnych pięciogwiazkowych rolek. Niech Boże karędzi wam sprzyja miłego do następnego. I hej! we had no time to say goodbye so let's not call it that yeah